Rozmawiam z panem Wiesławem Jaśkowskim. Gorlice Glinik. Kierował mnie do ciebie Tadek Łuczejko. Opowiadał mi o cyrku. O cyrku, który ty stworzyłeś jako młody chłopak. Chciałabym usłyszeć coś o tym cyrku, a wcześniej może jak to się zaczęło. Skąd twoje zainteresowania cyrkiem? Bardzo nietypowe przecież. W roku 1964 przyjechał do Gorlic cyrk Arlekin, do którego poszliśmy z rodzicami. Po wyjściu z tego cyrku, po przedstawieniu, zakochałem się w sztuce cyrkowej i od tej pory wszystko się zaczęło. Tak po prostu, coś jakaś magia. To była moja pierwsza wizyta w cyrku. 64 rok, pamiętam, na stadionie miejskim. I od tego wszystko się zaczęło. Co było dalej? Połknąłem ten haczyk taki, który tkwi we mnie do dnia dzisiejszego. No i zamarzyłem, żeby pracować w cyrku, żeby być artystą, żeby moje życie było związane z areną, ze sztuką cyrkową. No i tak trwa to do dzisiaj. A powiedz mi, jak zareagowali twoi rodzice, kiedy ty jesteś w sumie małym chłopcem i mówisz o tym, że zostaniesz cyrkowcem? No tak, moi rodzice byli bardzo łagodni, bardzo mnie kochali, więc nie stwarzali mi żadnych problemów. Nawet pomagali mi w pewnych sytuacjach. Ojciec mnie uczył magicznych sztuczek, które tam gdzieś w dzieciństwie się sam nauczył, także nie mogę. Raczej tak. Wszystko się kierowało do tego, żeby ukończyć szkołę podstawową, potem maturę otrzymać. Czy nie miałeś nigdy wątpliwości co do tego, czy aby na pewno cyrk? No nie, to było bardzo silne i moje zdecydowanie było stuprocentowe i po prostu baksyl tak mnie ogarnął. W jaki sposób uczyłeś się swoich sztuczek? Bo ty jesteś sztukmistrzem, iluzjonistą. Tak, jestem iluzjonistą, ale na początku chciałem poznać wszystkie dziedziny sztuki cyrkowej, a więc akrobatykę, żonglerkę, ekwilibrystykę. Ćwiczyłem na trapezie, podrzucałem piłeczki w górę, kółka, prawda, utrzymywałem równowagę na różnego rodzaju wałkach, również ćwiczyłem na trapezie i ale to już było chyba w szkole cyrkowej. Nie, wcześniej, to było przed szkołą cyrkową. No a skąd o tym wiedziałem? No po prostu oglądałem telewizor, oglądałem programy artystyczne, oglądałem filmy o cyrku, czytałem mnóstwo książek na temat sztuki cyrkowej, które mam do dzisiaj nawet w swoim archiwum. No i na tej podstawie się uczyłem. Chciałabym jeszcze usłyszeć, bo ogromnie zainteresował mnie twój pomysł, ale mało pomysł, zrealizowany pomysł, cyrk dziecięcy w Gliniku. Tak, był taki cyrk. Proszę, opowiedz mi, jak się to zaczęło? Podobno mieliście nawet namiot cyrkowy. Tak, najpierw był to cyrk podwórkowy. No, występowaliśmy z kolegami pod drzewem na zrobionej takiej arenie, czyli były to występy takie plenerowe. Ale gdzie to było? Tutaj na ulicy Chopina, gdzie mieszkam do dnia dzisiejszego. A potem zbudowaliśmy namiot cyrkowy, dwumasztowy namiot cyrkowy. Czekaj, co to znaczy zbudowaliśmy? Ja zbudowałem z moimi kolegami. Budowaliśmy po prostu. Jak się buduje cyrk? Zaczyna się od masztów, prawda? Maszty, drewniane słupy takie w wysokości. Skąd byście to brali? No, pojechaliśmy do lasu, no i w lesie gdzieś tam jakieś ucięte, powalone drzewa żeśmy po prostu przywieźli, obrobili, pomalowali, zwymiarowali połączyliśmy w górze belką, tak zwanym sztambertem i już mieliśmy podstawę, żeby na to naciągnąć płótno brezentowe. No. A płótno brezentowe znowu
To jest zupełnie inna historia No to właśnie. o tym płótnie. No. Przypomina mi się od razu tutaj rafineria nafty, w której pracowała moja mama, świętej pamięci, i tam właśnie uzyskaliśmy to płótno, a było to płótno, które służyło do jakichś procesów parafinowych, i to płótno było Czyli po jakby prostu impregnowane? impregnowane, tak? I to płótno było spisane. To wszystko było legalnie, bo Tak. to musiało być legalnie. Więc to pismo, to płótno było spisane już jako tam produkt uboczny do wykorzystania, i to właśnie posłużyło nam do uszycia dachu tego namiotu, prawda? No i był cyrk. To był duży namiot. No to był namiot, No, ile osób się mogło zmieścić? którym mogło się zmieścić do 100 osób nawet. Matko Boska, to Tak, olbrzymie. Gdzie byście to tak. szyli? No myśmy to wszystko ręcznie szyli. Ale gdzie? No tutaj na podwórku. Czy rodzice wam pomagali przy No tym? nie, raczej nie. Rodzice mieli swoje zajęcia zawodowe, pracowali. Obydwoje pracowali, natomiast my uzbrojeni byliśmy w wielkie igły takie, no i dratwę, i po prostu całymi dniami Czy żeśmy. możesz wymienić chłopców, a teraz obecnie panów, którzy przy tym Tak, pracowali? oczywiście, ja już posłużę się tylko moim albumem, gdzie mam troszkę więcej zapisków, bo już też pamięcią nie sięgam tak bardzo. No, widzisz, to pokażę ci ten namiot właśnie. O, namiot w cyrku Clown, rok 1971. Prawdziwy Tak, cyrk, no, tylko mini. mini cyrk dwumasztowy, wysokości pewno ze 4 metry. No, a pytałaś mnie Tak, o tak. kto pomagał Więc przy tym? moim głównym takim przyjacielem był właśnie Józek Ginalski. Józek Ginalski był kierownikiem technicznym, odpowiedzialnym za budowę tego cyrku, prawda? On się zajmował tą budową tego cyrku. Kto No, jeszcze kto jeszcze z był? mienińskich Tutaj chłopców? był jeszcze Jurek Prokop. Tak. Jurek Prokop był na początku też pracownikiem odpowiedzialnym za budowę tego cyrku, potem był artystą. Występował na trapezie. Dobrze. No. Czyli a ilu chłopców tam mogło występować w twoim cyrku, w tym dziecięcym? No, bardzo dużo tutaj było na przestrzeni kilku lat. Powiedz mi, czy byli chętni, czy musiałeś namawiać? Jak to wyglądało? Tak, byli chętni, bo to był zapał taki młodzieńczy, dziecięcy. Czy ktoś was objął jakąś opieką? Nie, raczej musieliśmy to wszystko sami robić, przygotowywać. No, pytałaś o nazwiska. Tak. Markiewicz, Benon Wielgosz, Stanisław Szymański, Jurek Prokop, Stasiu Skorupa, Tadeusz Łuczejko, Romek Raczek. Muszę ci powiedzieć, że kilka nazwisk, kilka kolegów jest dalej związane ze sztuką, bo na przykład Stanisław To Szymański. jest mój kolega z mojej klasy. No więc Tak, właśnie, on no jest więc reżyserem, on jest tak. producentem Filmowym, filmu tak. jakiego? Na dobre i na złe, tak? No, tak, Tak, chyba tak. prawda? A on w moim cyrku, w naszym cyrku wykonywał numer kowbojski, rzucał nożami w tarczę. Aha, a to Stasiu, tego nie no, wiedziałam. czyli blisko, prawda? Blisko, no. Potem Jurek Prokop z Kolby Lanki jest związany z cyrkiem profesjonalnie. Co ty opowiadasz, Tak, tak? tak, tak. Proszę, Także jak te to ziarenka zakiełkowało i zakiełkowały, dorosło, prawda? tak? Dalej Tadek Łuczejka też w kulturze i sztuce pracuje, prawda? Tak, No, tak. jest malarzem, znakomitym muzykiem. Raczek też Prawda? był Raczek malarzem, był malarzem, prawda? Czyli tak. te kupy się trzyma trochę, prawda? Dokładnie. No, także miło mi jest z tego powodu, że. Słuchaj, a No. mieliście, no bo widzę, namiot był. Czy był jakiś wóz cyrkowy, kasa? Były takie malutkie wózki cyrkowe, zrobione na wzór takich prawdziwych wozów cyrkowych. Czy wozy Kasy. też żeście sami zrobili? Wózki te sami żeśmy. Wszystko żeśmy sami
konstruowali i robili tak. Powiedz mi, a w takim razie kto reżyserował całość programu? Tak, bo ktoś to musiał wymyślić. Tak, no ja nad tym siedziałem. Przede wszystkim ja nad tym siedziałem. A wcześniej ćwiczyli ci ludzie, którzy występowali? Jak to wyglądało? Tak, tak, robiliśmy. Umawialiśmy się na próby. Aha. Robiliśmy sobie próby, tak. Jak była pogoda, to robiliśmy sobie na podwórku próby. A jak... Czyli byliście, ja myślę, zajęci od rana do wieczora w wakacje, a w szkoła? Jak... No, w ciągu roku też żeśmy robili sobie próby, żeby być gotowy na wakacje. A w szkołach wiedzieli, w szkole wiedzieli, no, że... No, co niektórzy na pewno wiedzieli. To różnie, to wiesz, różne podejście było do tych naszych zapałów i zrywów artystycznych. No, niektórzy nauczyciele raczej patrzyli na to tak niezbyt przychylnie, prawda? Ale byli tacy, którzy byli zainteresowani. No powinni być chyba bardzo zadowoleni, bo przecież byście się czymś zajęli konkretnie. Tak, tak. Rozwijaliście się. Tak, na pewno, tak. Słuchaj, czy bilety też były? Były bilety, oczywiście, zaraz ci pokażę. Bilety były. Pamiętasz ceny biletu? A, były bilety chyba po 2 złote. Po 2 złote. A jakie to miało do na przykład lizaka? No, wiesz co... Nie pamiętasz? Aha, jaka była relacja. Nie bardzo pamiętam, bo ta nasza działalność, byliśmy w tym wieku, gdzie absolutnie nie patrzyliśmy, nie marzyliśmy o zyskach czy o przychodach. To był zryw. To była... No tak, tu są te bilety. Musieliście przecież coś dysponować jakąś gotówką, żeby cokolwiek kupić do tego cyrku, prawda? Tak, no więc to były czasy... gdzie te 2 złote, jak się nam nazbierało troszeczkę jakieś gotówki, to kupowaliśmy drapę do szycia namiotu, farbę do malowania ławek, prawda? Czyli tam ławki były w namiocie. Tak, tam były ławki, były ławki zrobione, gdzie tak. Gdzie rozbijaliście ten namiot? Rozbijaliśmy tutaj na podwórku przed blokiem. A jakieś wyjazdy gdzieś były? A były wyjazdy, pamiętam taki wyjazd fajny do Klęczan. A w Klęczanach to zbudowaliśmy namiot w Klęczanach przy szkole, w takim stadionie, na takim boisku. I tam właśnie pani dyrektor, no to lata, jak miło wspominać, dyrektor, pani, nie było dyrektora, był pani kierownik Matifi. Przy szkole. Mieliście jakby pozwolenie. Tak, musiało być pozwolenie oczywiście od pani dyrektor Matifi. I co, dzieciaki dopisały? Oczywiście, że dopisały, jak najbardziej. Powiedz mi, tak. co się czuło, jak byłeś chłopcem i słyszałeś rzęsiste oklaski? No to niesamowite wrażenie jest, które towarzyszy mi do dnia dzisiejszego. Czyli jak byś to opisał? To jest... bodziec jakiś, to jest jakiś ładunek niesamowity, który ładuje mój akumulator życiowy. Aż tak? Tak, aż tak. Nie wyobrażam sobie, jakaś dawka piorunująca, mocna, która trzyma mnie przy życiu i daje mi zadowolenie, satysfakcję. Niesamowitą. Jak długo chodzi mi o czas, który ten cyrk funkcjonował? Cyrk funkcjonował od roku, czyli ta zabawa, na początku była ta zabawa, od roku 64 rozwijał się do tych rozmiarów właśnie tego namiotu cyrkowego, tak. do tego czasu świetności, do roku 72. Czekaj, czyli cyrk skończył się w zasadzie twoją maturą? Tak, cyrk skończył się moją maturą, a na ostatnim występie w naszym cyrku był zaproszony dyrektor szkoły cyrkowej Tomek Pietruch. W Julinku? Tak. Kto go tutaj zaprosił? Tak. Ty? Oto stare zdjęcie, gdzie on jest. Był dyrektor
I tu nauczyciele, ten Witek Spychalski, też mój kolega, przyjaciel, oni byli w naszym cyrku, tu na ostatnim Ale jak to występie. się stało? Tak to się stało, tak to się stało, zbieg okoliczności, bo w tym samym okresie, w tym samym czasie, w Jaśle stał cyrk państwowy, a oni przebywali w tym cyrku, na zgrupowaniu artystycznym tam razem mieli z uczniami szkoły cyrkowej. I oni się dowiedzieli, że tu w Gorlicach jest drugi Oni cyrk. się Tak, dowiedzieli sami? oni się dowiedzieli i przybyli. Czyli ty ich nie zapraszałeś? Właśnie nie pamiętam, nie chciałbym skłamać, nie chciałbym skłamać, czy ja ich zawiadomiłem, już nie pamiętam. Ale w każdym razie oni się zjawili tutaj, na To programy. No i zrobili oczy, no. oczy Tak, i zrobili. nagranie gdzieś jest w moim archiwum, stare nagranie, na jeszcze szpulowy magnetofon, które mówi właśnie dyrektor Tomek Pietruk, dyrektor szkoły cyrkowej, mówi, że przybyliśmy stąd z Jasła, gdzie znajdujemy się w stacjonarnym cyrku i nie spodziewaliśmy się, że tu drugi cyrk jest. Amatorski cyrk założony w Gorlicach. No, to było niesamowite. No, to było niesamowite. No, gazety o tym pisało. Gazeta, czy Art, jest terto. prawdą to, co Tadek No. opowiadał, że po tym występie, kiedy zobaczyli Wasze umiejętności, zaproponowali Ci szkołę od drugiego roku? Tak, to prawda jest. To czemu Ty o tym nie To mówisz? To ja święta mam prawda. mówić? Jestem bardzo skromny. No, no to Nie. mimo tej skromności opowiedz. Ja zostałem przyjęty do szkoły cyrkowej na drugi rok. Od razu na drugiego. Pierwszy rok, Czyli jak jak gdyby mi. zobaczyli to Twoje Tak, umiejętności tak. podczas tego ostatniego Tak, tak, przedstawienia? tak, tak. Zostałem przyjęty na drugi rok studiów szkoły cyrkowej. I to było moim marzeniem, żeby się tam dostać. A tym całym ukoronowaniem była ta wizyta ich. Oni się po prostu przekonali na własne oczy, że jest taki wariat w Gorlicach, który stworzył cyrk. No nie państwowy, nie profesjonalny, ale cyrk dziecięcy. Amatorski cyrk. No i to była taka ciekawa, taki ciekawy start mój. Dostałeś się do szkoły cyrkowej, czy musiałeś nadganiać jakieś przedmioty, bo ty od razu na drugi rok? No, właściwie miałem łatwość, tam nie wymagali mi ode mnie tak bardzo jakiejś szczególnej nauki, ale musiałem poznać podstawy sztuki cyrkowej, takie jak akrobatyka, żonglerka, ekwilibrystyka, jeździectwo, woltyżerka, a poza tym jeszcze musieliśmy, bo to były praktyczne przedmioty, a powiem o przedmiotach teoretycznych. To teoretyczne przedmioty były takie jak historia cyrku, elementy gry aktorskiej, prawda? Tutaj wspomnę aktora Mariana Glinkę, który właśnie nas uczył charakteryzacji. Już nie żyje ten aktor, z Warszawy przyjeżdżał. O elementy baletu klasycznego z panią Ireną Kordą z operetki, która przyjeżdżała do nas. Ilu było uczniów, chodzi mi o jeden rok? Tam było około 14 czy 15 uczniów. Nie była to Ty liczna wiedziałeś od szkoła. początku, co będziesz chciał robić w cyrku? Tak, najbardziej interesowała mnie sztuka iluzji, bo byłem w tej sztuce zakochany. Czyli chciałem po prostu być iluzjonistą. I zostałeś nim. No i zostałem nim. Spełniły się moje marzenia. Skończyłeś szkołę cyrkową. Co dalej? Od razu cyrk? Tak, zostałem skierowany do cyrku, do pracy w administracji. Byłem zastępcą kierownika administracyjnego cyrkowego, ażeby poznać lepiej cyrk. Ale jakiego cyrku? Czy konkretnie? Cyrku, to był cyrk As. A potem, po sezonie, po tej praktyce mojej, którą musiałem przejść w prawdziwym cyrku profesjonalnym, żeby poznać specyfikę prawdziwego cyrku, przygotowałem razem z żoną numer, występ iluzjonistyczny, który również zweryfikowała komisja artystyczna i otrzymałem wtedy już pełne kwalifikacje do występowania na arenie i na estradzie w
Polsce, bo były takie wymagania, wymogi. Za czasów głębokiej komuny trzeba było mieć papierek, tak. No. A Wiesiek, a powiedz mi jeszcze, twoje pierwsze występy, no ten, powiedzmy, ten numer, który przygotowaliście z żoną, gdzieście pokazali? No, myśmy zostali skierowani już jako profesjonaliści, tak? Jako profesjonalista to zostaliśmy skierowani już na arenę, do cyrku. Do prawdziwego. Ale jakiegoś konkretnego. Tak, do konkretnego cyrku. Do cyrku Arlekin. I ile taki występ trwał? Około 10 czy 12 minut. Trwał występ na arenie. Już jak sądzę, twoja praca nie opiera się na jednym numerze jakimś pokazywanym, tylko na wielu, wielu, czyli ciągle musisz coś wymyślać nowego, coś tworzyć? Tak, no dobry artysta powinien coś zmieniać w swoim repertuarze. To robię, od czasu do czasu coś tam nowego muszę też zrobić, wykonać, prawda? No ale jak to wygląda, przygotowanie czegoś nowego? Czy opierasz się na jakieś, gdzieś przez kogoś czegoś wymyślonego, czy sam próbujesz coś wymyślić nowego? No sztuka iluzji to jest... Sztuka iluzji ma swoje fundamenty, trwałe fundamenty, ma swoich twórców, i na tym się opieram. Oczywiście to nie znaczy, że nie można nic fajnego nowego wymyślić, ale ta sztuka, te umiejętności polegają przede wszystkim na tradycji, na wiedzy fundamentalnej, którą stworzyli wielcy twórcy tego świata. Dla mnie jest to nieznana. Jeśli chodzi o sztukę iluzji, no tak. To można tutaj wymieniać bardzo wiele wspaniałych artystów. Fred Capps, czy wcześniej jeszcze też znany chiński iluzjonista, Shimada. Czyli to są podstawy dali światowi. To są światowi, tak, a o krajowych też mogę wspomnieć jak najbardziej. Wspomnę o wspaniałym moim przyjacielu, już nieżyjącym zresztą, ale wspomnę o Tomaszu Chełmińskim, pseudonimie Salvano. No to dla mnie arcymistrz. No i nie ukrywam, że był takim moim wzorem do naśladowania. Tak. O, dużo, już nie żyje, tak. Był Nemo, Fengali, był Astralvi. A ty masz jakiś byli... pseudonim? Tak, ja mam pseudonim Chavis. Chavis. Skąd się wziął Chavis? No Chavis się wziął od Haliny i Wiesława. Wiesław Jaśkowski Chavis. Czyli tak. Z żoną występowaliście razem? Występowaliśmy razem do chwili, kiedy nasza córka Klaudia musiała zostać w domu i musiała pójść do szkoły. Wtedy skończyły się nasze podróże razem, no teraz podróżuję sam. Nie jesteś jeszcze na emeryturze? Emerytura mi się należy, bo ukończyłem już wiek, ale przyszły mi papiery, które muszę wypełnić i zwrócić do ZUS-u. No, ale jeszcze tego nie zrobiłem po prostu. No, nie czuję się człowiekiem, który by już musiał podpierać się laseczką i... Rozumieć, że w dalszym ciągu występujesz? Tak, pracuję dalej i będę występował, dopóki mnie będą chcieli po prostu. No. Obecnie jest ten koronawirus, prawda? Jeszcze jest. Odblokowali nam, minister zdrowia nam odblokował nasze występy, czyli mówię o kinach, teatrach, estradzie, cyrkach. Staliśmy od 6 czerwca. Już możemy działać, możemy pracować i w tej chwili właśnie czekam na sygnał, na numer kontaktowy. W jakim cyrku? W cyrku Safari. W tym sezonie, czyli mówię o roku 2020, prowadziłem program i byłem konferencjerem i występowałem z moją iluzją klasyczną. Tak. Jeżdżąc cyrkiem, śpisz w wozie cyrkowym? Nie, ja mam swój kemping i mieszkam w kempingu. Aha, ale tak. Jeździsz swoim autem? Tak, mam swój środek transportu, mam swój dosyć mocny samochód i mam do wyboru dwa kempingi nawet. Czyli jak zaczynasz jeździć, żona zostaje w domu w tej chwili, jak rozumiem, i jak długo trwa... Sezon cyrkowy? Tak. Sezon cyrkowy trwa najczęściej od końca marca do października.
O, to bardzo długo cię nie ma w domu, No, to ja przyjeżdżam oczywiście. Mając samochód szybki, to ja przyjeżdżam bardzo często do domu. To nie tak, że wyjeżdżam i mnie nie ma. Występowałeś tylko w Polsce? Nie, występowałem w wielu, wielu krajach. Pierwszym krajem Pierwszy był kraj, to Włochy, jak zdaje się, wspominałeś. wspomniałem o Italii, to mój pierwszy kontrakt. Tak, to pracowałem wtedy w kabaretach, w varieté, w lokalach, w musicalach. Czyli jak sądzę, spełniasz się w dalszym ciągu. Spełniam się, tak, spełnia się. To znaczy, Czyli już nie jesteś pod... zadowolony ze swojego życia? jestem zadowolony ze swojego życia. Nie jeżdżę już tyle po świecie, co kiedyś jeździłem. Natomiast występuję w kraju. Moja działalność opierała się i opiera się w dalszym ciągu na estradzie również, nie tylko cyrku. Był okres w życiu, kiedy pracowałem wyłącznie na estradzie, czyli występowałem w teatrach rozrywkowych, w musicalach, w varieté, w kabaretach, jak również w cyrkach. No, cyrki to mają taką odrębną No ale z tego co właściwość, słyszę, prawda? to dla ciebie cyrk jest najważniejszą, Wiesz co? czy nie? To ja bardzo kocham cyrk. Kocham cyrk, kocham również varieté. Zawsze mi się marzył teatr, taki z prawdziwego wrażenia, ale nie teatr taki z aktorami, tylko teatr typu varieté, teatr rozrywkowy, gdzie można było przyjść i podziwiać A różnych jest artystów. u nas No taki? niestety Nie nie. ma. No Małgosia Potocka ma teatr, no swój teatr Sabat. Zresztą z Małgosią występowałem, znam się z Małgosią. Dlatego moją miłością jest cyrk i moją miłością jest teatr typu varieté. Dzięki za tą opowieść. A proszę opowiedz mi jeszcze, jak Glinik wygląda z Twoich lat dzisiaj. No w Gliniku się bardzo dużo zmieniło. No już teraz nie mogę poznać tego z perspektywy moich wyjazdów. Kiedy wracałem, zawsze widziałem, że coś się zmieniało. Teraz. Pamiętam kaplicę, gdzie był nasz wspaniały ksiądz Micek, lody u Bardla. I te Pamiętam. drugie I lody, te prawda? drugie lody naprzeciwko, jako rywalizacja. Pamiętam Dom Kultury z Waldkiem Markiewiczem. A to jest. Pamiętam szkołę naszą, bardzo dobrze, trójkę z dyrektorem Gurgulem, prawda? Wcześniej z dyrektorem, z kierownikiem, prawda? Tak. Z kierownikiem Radwańskim. A jak Pamiętam. wyglądała ulica Chopina? Ulica Chopina wyglądała zupełnie inaczej. Tu nie było A czy te tych bloki bloków. już stały? No nie, skądże znowu? Tych bloków nie było. W miejscu, gdzie stoją nasze bloki na ulicy Chopina, były baraki, drewniane baraki, w których mieszkali ludzie. Baraki. Tak, stały baraki, tak. Ale to były baraki. Drewniane Ale baraki. to były baraki fabryki maszyn, To były, miast. tak, no to były baraki, w których mieszkali pracownicy fabryki maszyn i rafinerii. To był zupełnie inny A krajobraz. wy gdzie mieszkaliście? A myśmy mieszkali po drugiej stronie ulicy, na ulicy Wincentego Pola. Tam się urodziłem, tam się wychowałem. Ale jednak A tutaj tutaj, bo cyrkowe rzeczy się działy to znaczy tutaj. tam się wcześniej zaczęły na podwórku jeszcze te cyrkowe rzeczy, na tych drzewach jeszcze ten trapez pamiętam. To były lata 64, 5. Jak to trapez na Na drzewach? drzewie był uwieszony trapez i tam ćwiczyliśmy Mieliście pod akrobację. spodem siatkę? Nie, bez siatki. Nic nigdy się nie Nie, nie, zdarzyło? nie, nie, raczej nie. I na szczęście. No No, no, właśnie. właśnie. To była taka zasada. Trzymaj się, nie spadnij. A czy rodzice, jak widzieli, co wy wyprawiacie, bo to szaleństwo było No było, trochę, no teraz sobie zdajesz, właśnie prawda? jest tak. Teraz dopiero sobie Ale zdajesz co, sprawę. rodzice tego nie widzieli? No, myśmy starali się to robić, jak nas nikt nie widzi. A, No, no no, tak, to tak, jest ale teraz prawda. sobie zdaję sprawę, jakie to było I jednak można było ponieść lekceważenie. konsekwencje, tak? Można było, bo to można było spać po prostu z tego. Jakoś Udało się. udało się tak. No. A pamiętasz, jak zaczęto budować bloki? Tak, pamiętam, oczywiście, Ale to była pamiętam. budowla miasta czy fabryki, nie wiesz?
Wiesz co, mi się wydaje, że to dyrektor Kotwica tutaj Aha. zdziałał, żeby on był takim budowniczym organizatorem bardzo dobrym, żeby te bloki były, żeby ci pracownicy fabryki maszyn, rafinerii przenieśli do lepszych warunków. Pierwszym blokiem był ten blok, chyba dziewiątka, to był ten najstarszy blok. Bardzo dziękuję za opowieść. Była fascynująca. Życie chyba no. też było fascynujące. O, i jest, co, no, jeżeli występujesz no na jest, ten... tu jest jeszcze tyle wspomnień jeszcze innych, że nie wiem, czy byśmy to do 12 przerobili wszystko. Dziękuję.